Polacy masowo wykupywali amantadynę. Są dane o receptach z 2021 rok. Polacy masowo wykupywali amantadynę, by leczyć COVID-19. W 2021 roku wystawiono ponad 500 tysięcy recept na amantadynę 5 razy więcej niż przed pandemią w 2019 roku. Wszystko z powodu niepotwierdzonych informacji o zbawiennym działaniu tego leku na COVID-19. Zaprezentowane w ubiegłym tygodniu badania nie potwierdziły jednak jego skuteczności wobec COVID-u. Posłanka pisanna Maria Siarkowska i dr Włodzimierz Bodnar protestują przeciwko zakazowi leczenia COVID-19 amantadyną. Ponad pół miliona recept zostało wystawionych w zeszłym roku na amantadynę, wynika z danych przygotowanych przez Centrum Zdrowia dla Dziennika Gazety Prawnej. To, jak zauważa poniedziałkowy DGP, 5 razy więcej niż w przedpandemicznym 2019 rok. Dowodzi to, że substancja była stosowana w leczeniu COVID-19. Kurację taką promował m.in. pulmonolog i pediatra z Przemyśla Włodmierz Bodnar. Lekarzy niepokoi aż 24-krotny wzrost recept wystawionych dla dzieci a także to że Polacy sięgali po amantadynę mimo braku badań naukowych wyniki pierwszego z nich już przedstawiono naukowcy sprawdzali czy preparat pomaga pacjentom w zaawansowanym stadium choroby okazało się że nie amantadyna Wyniki polskich badań klinicznych, wstępne wyniki badań nad amantadyną na próbie 149 chorych na COVID-19 przebywających w szpitalu, pokazują, że nie ma różnic pomiędzy grupą osób leczonych amantadyną a grupą pacjentów przyjmujących placebo, ogłosił 11 lutego profesor Adam Barczyk. To jednoznacznie przerywa dyskusję. Pokazując czarno na białym, jakie są wyniki stosowania amantadyny w leczeniu szpitalnym, wskazał z kolei prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Głos zabrał także Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Jak podkreślił, nie ma na ten moment dowodów potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania amantadyny u chorych na COVID-19. W związku z tym wydałem decyzję, w której uznałem, że placówka medyczna Optima przemyśla poprzez stosowanie u chorych na COVID-19 amantadyny narusza zbiorowe prawo pacjentów do leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, powiedział Chmielowiec. Jednocześnie podkreślił, że zakaz stosowania amantadyny u pacjentów z COVID-19 może być zniesiony, jeśli pojawią się rzetelne i wiarygodne dane naukowe na temat skuteczności tego leku u pacjentów z covid em Na razie jednak, jak wskazał rzecznik, amantadyna nie jest zalecana w leczeniu COVID-19 w żadnych rekomendacji, również za granicą. Poza nieskutecznością tej terapii może ona nieść zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta, dawać złudne poczucie skutecznego leczenia, powodując opóźnienie w podjęciu skutecznej terapii, dodał. Siarkowska i dr Bodnar protestują zdaniem poseł posłanki pisanej Marii Siarkowskiej, przewodniczącej parlamentarnego zespołu do spraw sanitaryzmu, werdykt Bartłomieja Chmielowca, rzecznika praw pacjenta, jest absurdalny. Jest to niezrozumiała i kuriozalna decyzja, ponieważ nie znamy ostatecznych badań nad amantadyną, mówi naszemu dziennikowi. Posłanka, zwracając uwagę, że badania, na podstawie których rzecznik praw pacjenta podjął decyzję, dotyczyły pacjentów w stanie średnim i ciężkim. Pan dr Włodzimierz Bodner wyraźnie mówił o tym, że kluczowe w leczeniu amantadyną są pierwsze dni. I wtedy jej działanie ukierunkowane na powstrzymanie namnażania się wirusa jest najbardziej skuteczne. Tych wyników badań klinicznych w przypadku infekcji SARS-CoV-2 i rozwijania się COVID-19 jeszcze nie mamy, ponieważ takie badania prowadzi drugi ośrodek badawczy, pod auspicjami profesor Konrada Rajdaka w Lublinie, wskazała Siarkowska.